Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi Dawid Snopek. No nawet przed moją nową kamerą, którą kupiłem parę tygodni temu. Ale niestety mam bardzo złą wiadomość. Okazało się, że wyjeżdżam z Polski. Moja żona miała załamanie, nie wiem, czy można tak powiedzieć po polsku, breakdown po angielsku, i nagle zdecydowała, że nie może dalej mieszkać tutaj w Polsce. Zawsze tutaj było trudniej dla niej, bo ona nie mówi tak dobrze po polsku i wszystko tutaj jest dla niej trochę dziwne i nie chcę opuścić ten kraj, bo naprawdę kocham Polskę i wolałbym tu zostać, ale muszę popierać moją żonę i wrócić do Stanów. To wszystko stało się tak nagle, w poniedziałek nawet byłem na rozmowie kwalifikacyjnej, bo przez ostatnie 2 tygodnie bardzo ciężko szukałem pracy. Byłem na może 10 rozmowach kwalifikacyjnych i wydało mi się, że wszystko szło nieźle. Miałem kilka ciekawych ofert i tak dalej. Ale takie jest życie. I będę więcej nagrywał takie filmiki, bo teraz nawet mam nową kamerę. I też będę dalej uczył się języka polskiego. Może nawet wtedy te filmiki będą nawet bardziej ważne, bo w Stanach nie będę miał szans do codzienne rozmowy po polsku. Nie wydaje mi się, że to wszystko, co mam dzisiaj do powiedzenia. Będziemy tutaj przynajmniej kilka tygodni. Jeszcze jak musimy załatwiać kilka spraw. Najprawdopodobniej następny filmik będzie już w Stanach. Do widzenia, dziękuję za uwagę.